Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W piątek, 22 lipca o godzinie 6 rano odbędzie się łączenie serwerów i tym samym polski serwer Bran znika z listy. Nie będzie żadnego polskiego serwera. Bran zostanie przyłączony do serwera Bari razem z serwerem Brytia, Amenti, Rokabara i Hyperborea. Z kolei do serwera Nyssa zostanie przyłączony Tirnanog, Midgard, Shiptrap i Vega, a do serwera Tartarus, Evonium oraz Avalon. Czy jestem zaskoczony? Tak. Jestem zaskoczony, ponieważ twórcy gry gdzieś nas tam zapewniali, że na razie łączeń serwerów nie będzie. I było to dla mnie zrozumiałe, ponieważ mamy możliwość transferowania się pomiędzy serwerami. Gracze, którzy grali od początku, otrzymali po 2 tokeny. Więc finalnie wydawało mi się, że na tych serwerach, gdzie gra 10, 20, 30 osób, grają tak naprawdę ci, którzy chcą grać na tych serwerach, i boty. No i to samo tyczyło się tych serwerów, gdzie jest, nie wiem, 200 czy 400 graczy. No, siłą rzeczy gracze musieli chcieć właśnie grać tam, gdzie jest tak niska populacja. Dlatego też mi się wydawało, że tego łączenia nie będzie, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w niedalekiej przyszłości, bo już po wrześniu tego roku, do gry wejdzie dosyć duża aktualizacja, która ma szansę na ściągnięcie z powrotem jakiejś ilości graczy. I właśnie w tym miejscu chciałbym się zatrzymać, bo nie ukrywam, że te łączenia to są pierwsze łączenia, które mnie w jakimś stopniu zasmuciły. Nie wiem, czy dobrze, bo może to nie jest tak rozkminiane, jak ja rozkminiam. Być może jest to rozkminiane na takim samym poziomie, jak wrzucenie 1000 serwerów w trakcie darmowego weekendu. Dla osób, które nie zrozumiały, idiotyzm to był, więc może teraz też to nie do końca jest jakoś tam rozkminione. Ale o co chodzi z tym zasmuceniem? Być może jednak twórcy nie są wcale tak pewni siebie co do tego, co się aktualnie dzieje z grą, do tego, w jakim kierunku idą. Może nie są pewni aktualizacji, która nadchodzi. Może ona jednak będzie słaba. Może jednak nie są w stanie odpowiadać na zachcianki graczy i stąd też taka decyzja. Może pogodzili się z tym, z faktem, że gracze jednak już nie będą wracać. Być może zostają ucięte finanse na kwestie marketingowe, żeby robić boom. No, nie wiem. To są takie moje luźne rozkminki. Nie bierzcie tego do siebie. Fakty są takie, a nie inne, że po prostu jest przeprowadzone kolejne łączenie serwerów dla dobra graczy, którzy aktualnie jeszcze są w grze, tak aby te serwery były żywe i aby każdy z tych graczy, który dołącza do gry, mógł się cieszyć zabawą na żywym serwerze. A jak faktycznie będzie i czy te patche będą dobre, czy też nie, no to się okaże już w najbliższym czasie. Póki co wiemy, że wszystkie rzeczy, które są wprowadzane do gry, które są zmieniane, no raczej sprawiają, że ta gra staje się coraz lepsza. Okej, zamknijmy ten wątek już łączenia serwerów. Mam jeszcze taką drobną informację. New World wrzucił, znaczy twórcy gry wrzucili przewodnik wędkarski na głównej swojej stronie. Jest bardzo, bardzo obszerny, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany wędkowaniem, to polecam sobie skoczyć, zainteresować się. Jest to poniekąd potrzebne do tego, aby fajnie bawić się w evencie, aby wszystko zrozumieć, co tam sobie działa i jak to działa z tym łowieniem, więc można rzucić okiem, kto nie jest zainteresowany rybołówstwem, to wiadomo, że tutaj nie zajrzę, ale jestem zszokowany, jak obszerny jest ten poradnik, jak tutaj wszystko jest wyjaśnione, więc daję okejkę. I to by było ode mnie na tyle. Ja zapraszam klasycznie na stream właśnie po tym filmie. Jest to środa, 20 lipca i po tym filmie o godzinie 9 takowy stream się uruchomi, więc jeżeli macie ochotę porozmawiać bezpośrednio ze mną na czacie o tym, co tutaj się dzieje, wydarzyło, to zapraszam. Jeżeli nie, no to widzimy się klasycznie w kolejnym materiale tutaj na YouTubie. No i tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.